A gdy ją pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, 13 werset. Jest to radosna, ale i smutna historia. Dotyczy matki z Nain, gdzie widzimy radość z działania Pana Jezusa, ale zanim ta radość się pojawiła, był smutek i śmierć. Dlaczego relacje o Jezusie Chrystusie są często tak poruszające? Ponieważ przy tej okazji stykają się wielkie przeciwieństwa. Zresztą nie może być inaczej, bo na tym świecie nie wszystko jest jasne i piękne, lecz wiele jest zepsute, ciemne i zniszczone. Tak, nie może być inaczej, bo na tym świecie nie wszystko jest jasne i piękne, lecz wiele jest zepsucia, ciemności i zniszczenia. Jezus Chrystus, Syn Boży, łączy w sobie wszystko, co jasne, piękne, zbawienne, prawdziwe i pełne miłości, bo On jest uosobioną łaską Bożą. Na ulicach miasteczka Nain coś się działo. Wydaje się, że cała okolica była poruszona. Wielka grupa ludzi zbliżała się do miasta i w centrum był Jezus Chrystus otoczony swoimi uczniami, przechodniami ciekawskimi. Z miasta wychodziła im inna grupa naprzeciw. Można by tą grupę nazwać kondukt żałobny. W środku szedł tłum i w środku tłumu szła kobieta, wdowa, która właśnie straciła swego jedynego syna. Jest to przykład, gdzie widzimy, że była ta kobieta zmartwiona i pełna bólu. Jednak Jezus podszedł do niej, podszedł do tej kobiety, pełen miłości i współczucia, widział ból matki i się zatrzymał. Powiedział do niej: nie płacz. Jeśli wyobrazimy sobie tę scenę, to może każdy z nas się zastanowić, co ta kobieta czuła. Jeśli ta kobieta zachowywała się tak, jak się spodziewamy, to czuła, że to nie są tylko puste słowa pocieszenia, które i tak nic nie pomogą, lecz że Jezus rozumie jej biedę, że rozumiał jej biedę i miał najgłębsze współczucie dla niej. Pan Jezus nie trzymał jej na dystans, ale podszedł, dotykał noszy. Pan Jezus odczuwał ból zasmuconej kobiety i sam był poruszony i dotknięty tym, co się stało. On też czuje twój ból. Nie jest mu obojętne, gdy płaczesz. On może pocieszyć jak nikt inny. Pocieszyć swoją pociechą, która sięga głębiej poza śmierć. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. Ewangelia według Łukasza, 7 rozdział, 13 werset.